Jeżeli chodzi o inne choroby, nie obawia się brat? Nie, no jestem tam od 2 lat. Mówię, że można się do tego przyzwyczaić. Malarię już przechodziłem kilkakrotnie, bo to nie da się od tego uchronić, ponieważ to są te małe komary, które przenoszą tą chorobę. To są pasożyty, które rozwijają się we krwi. Ale jak się bierze odpowiednie leki w odpowiednim czasie, to nie ma raczej problemu. Są jakieś tam robaki, trzeba brać jakieś leki takie przeciwko tym pasożytom, żeby się od nich uwolnić, od innych pasożytów niż malaria jakie inne choroby. Są jakieś tam typu denga, typu jakieś, no ale natomiast jak na razie nie miałem takich chorób. Jeśli Pan Bóg tak będzie chciał, żebym zachorował, no trudno, tak się... Niech tak będzie. A ile czasu jeszcze zamierza brat tam spędzić? Czy to jest własny wybór, po prostu jeżeli chodzi o ilość czasu, czy też odgórne zalecenie? Jest własny wybór, jeśli chodzi o moją obecność tam. Jak tam pojechałem, to my nie mamy jakichś kontraktów, że jedziemy na 3 lata, na 4 czy na 5, tylko po prostu tam do pracy. A widzę, że jest tam potrzeba i jak Pan Bóg pozwoli i będzie chciał, no to będę tam pracował do końca życia. Kiedy będzie chciał skończyć to życie, to też nie wiadomo, no ale także nie wiadomo. A odnalazł brat tam taką swoją drugą ojczyznę? Czy podczas na przykład urlopów w Polsce tęskni brat za tamtym życiem i za tamtejszą ludnością? Na pewno do ludzi się gdzieś jakoś człowiek zawsze przyzwyczaja i przywiązuje i gdzieś tam jest jakaś tęsknota. Trudno się przyzwyczaić do tamtejszej mentalności, która jest taka ciężka, która powoduje problemy i do tego się wcale nie tęskni. Natomiast czy odnalazłem drugą ojczyznę? No jest to moje miejsce, jak mówię, tutaj opowiadam, to mówię u nas w Gabonie, a u nas, a wrócę do siebie, no, tam jest u mnie, nie? Także tak się też tam czuję. Chciałem jeszcze zapytać, jak wygląda budowa kościołów w Gabonie? Staramy się budować również kościoły, organizować to duszpasterstwo. Na przykład w parafii w Ntum, w której pracuję od 2 lat, mieliśmy taki kościół. W tym roku obchodziliśmy 50-lecie parafii i kościół miał 50 lat i został teraz gruntownie przebudowany, czyli poszerzony, powiększony, zmieniony dach. Budujemy też z tyłu wieżę, na której zawiśnie dzwon. Dzwon już mamy. To będzie taka trochę konkurencja dla minaretów, bo są 3 meczety w mieście i jest jeden kościół katolicki, a muzułmanów teoretycznie jest dużo mniej procentowo. Także teraz oprócz tych śpiewów Allah Akbar będzie też dzwon chrześcijański, przypominający o modlitwie. Ta budowa kościoła też była możliwa dzięki jednemu człowiekowi, dobrodziejowi, no w ogóle trochę dzięki parafianom, ale w dużej mierze pomógł nam człowiek, który jest członkiem Rady Parafialnej z Ntum od wielu lat, a został parę lat temu ministrem. I no, jako minister w Afryce, no to ma więcej pieniędzy i troszeczkę właśnie to zasponsorował, akurat budowę kościoła. Mamy też w naszej parafii 10 wiosek z kaplicami dojazdowymi, gdzie tam dojeżdżamy w niedzielę albo w tygodniu odprawiać msze święte. I na większości tych wiosek są pobudowane kaplice. Na niektórych te kaplice są takie zupełnie drewniane, walące się i potrzeba budować czegoś większego. I na przykład też od roku jest prowadzona tak własnymi środkami, czyli tak bardzo powoli też budowa kaplicy imienia Jana Pawła, błogosławionego Jana Pawła II. W Okolacji, to jest niedaleko Ntum, taka kaplica i też właśnie zbierałem przy okazji tutaj w Polsce jakieś środki na to, żeby trochę tą budowę podgonić, żeby coś tam, to będzie już kościół murowany, kaplica murowana. Także ciągle gdzieś tam się buduje te kościoły. No, to nie są kościoły tak jak, czy kaplice tak jak tutaj w Polsce. Standard jest afrykański, jest to dużo prostsze, czyli nie wiem, no, ściany, dach i tak dalej, jakieś tam wykończenie. No, jest to mniej skomplikowane na pewno, ale też koszty budowy akurat w Gabonie nie są małe, nie? Te wszystkie materiały jednak są tam drogie.
ale z pomocą Bożą jakoś się uda. Z perspektywy przeciętnego Polaka można by pomyśleć, że Gabon to już koniec świata. Chciałam zapytać, jak oceniłby brat warunki geograficzne, a także klimatyczne tam? Tak, Gabon, tak żeby umiejscowić w ogóle, gdzie ten Gabon się znajduje, to jak mamy Afrykę, jest przy Oceanie Atlantyckim, przy brzegu oceanu, na samym równiku. Równik to jest, jak wiadomo, taka linia, która oddziela dwie półkule, północną i południową. Ja jestem na półkuli północnej, ale 100 km niżej ode mnie w linii prostej już jest półkula południowa, czyli jest ten równik. A więc Gabon znajduje się też, tak, może powiem, że powierzchniowo to jest 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli to jest ponad 2/3 powierzchni Polski i jest tylko 1,5 miliona mieszkańców. Także kraj ciągle jest porośnięty bardzo mocno dżunglą tropikalną w basenie, tą taką największą afrykańską dżunglą, w basenie Kongo, rzeki Zair. I trzeba powiedzieć, że to jest las tropikalny. Klimat tam jest bardzo wilgotny. Nie ma czegoś takiego jak zima. Są dwie pory, są cztery pory. Sucha, wilgotna, sucha mała, wilgotna mała. Natomiast, tak, żeby powiedzieć, taka gabońska zima to jest teraz, lipiec, sierpień, ale jest cieplej niż tutaj. Tak, to temperatury są około 30 stopni. Średnio można powiedzieć, w nocy jest 20 parę, ale w związku z taką dużą wilgotnością to człowiek się bardziej po prostu męczy, nie? Nie każdy lubi taki klimat. Mi osobiście jakoś to odpowiada. Jest to zupełnie inny świat, zupełnie inny klimat. Lasy tropikalne z wielką różnorodnością drzew, wielkich takich potężnych drzew, które są ciągle eksploatowane, wywożone stamtąd też rabunkowo, też Chiny bardzo mocno tam wchodzą do tych lasów i wycinają. No ale jest to roślinność tak bujna, gdzieś tam ciągle to odrasta. Trawę na przykład naszej trawniku musimy co 2 tygodnie kosić, jak deszcz pada, bo bardzo szybko odrasta i no właśnie cała roślinność jest taka bardzo bujna. Rozmawialiśmy już trochę o warunkach życia, a chciałabym zapytać, w czym zamieszkuje takie tradycyjne ludy plemienne, prawda? Tak jak na przykład, nie wiem, Masaje, którzy cały czas migrują z takich dostępnych, naturalnych materiałów, budują swoje chatki. Czy to również wygląda w ten podobny sposób w Gabonie? Mhm. W Gabonie trzeba powiedzieć, że większość tych plemion, które tam żyją pośród nas, no, już są plemiona cywilizowane i mieszkają... Nie ubierają się tak w sposób tradycyjny, jak Masajowie, gdzieś tam Masaje w innych krajach. I budują najczęściej domy z drewna. Jak ktoś ma trochę więcej pieniędzy, to są to domy murowane, czyli z takich materiałów dostępnych, ale cywilizowanych bardziej. Natomiast takim plemieniem, który zawsze był w Gabonie, tradycyjnie uważają się za właścicieli tego regionu, są pigmeje i oni się chowają, oni żyją w lasach. Oni nawet za bardzo chyba nie budują jakieś tam, nie wiem, może jakieś szałasy. I pigmejów jeszcze gdzieś tam można w tych lasach spotkać. Oni się żywią, jedzą słonie, są troszeczkę mniejsi. Gabończycy ogólnie też traktują ich jako taką, nie wiem, niższą rasę ludzi. Tak trochę z pogardą ich traktują. I ich nie ma dużo, ale gdzieś tam można ich zobaczyć. Też już mają jakiś kontakt z cywilizacją, ale jeszcze bardziej ograniczony. A jak zazwyczaj się ubierają? Na co dzień? Gabończycy czy? Gabończycy, tak. Ubierają się, mają dużo już strojów europejskich. Na przykład takie tanie odzieże, tanie ciuchy, to tam można gdzieś znaleźć w każdym mieście. I ubierają się w te nasze stroje najczęściej, ale też lubią się ubierać w stroje afrykańskie, czyli takie specjalnie szyte tkaniny, kolorowe, różnokolorowe i z tego szyją sobie czy spodnie, spódnice, jakieś płaszcze, no różne tam, różne stroje i to traktują jako ich ubiór afrykański. Jak jest jakieś święto, ślub, wesele, jakaś większa uroczystość, no to już koniecznie kupują ten materiał, szyją sobie specjalnie na tą okazję stroje i to jest ich takie wyrażanie też ich kultury i radości. Tak się ubierają. Yeah.
Chciałam jeszcze wrócić do tematu szerzenia wiary, jeżeli chodzi o przedstawicieli innych wiar. Czy oni również w podobny sposób jak misjonarze napływają do tych krajów i starają się szerzyć swoją religię wśród nich? Tak. Na początku wraz z kolonizacją francuską przyjechali misjonarze katolicy z Francji, ale także protestanci ze Stanów Zjednoczonych. I to był kościół ewangelicki i oni na początku dużo, dużo pracowali. Później w XX wieku przyleciało do Afryki w ogóle dużo, dużo założycieli, takich pastorów, jakichś drobnych, małych kościołów, czasem sekt chrześcijańskich. I to oni najbardziej gdzieś tam tak nawołują ludzi, gdzieś tam ewangelizują, obiecując takie właśnie różnego rodzaju proste rzeczy, które ci ludzie szukają, a więc na przykład zdrowie, będziesz zdrowa, odzyskasz zdrowie, znajdziesz męża, albo powiedzieć się w pracy, jeśli do nas przyjdziesz, robimy nad tobą specjalną modlitwę uwolnienia i wtedy wszystko pójdzie dobrze, na przykład jak masz AIDS, no to już nie będziesz miała i tak dalej. Ludzie rzeczywiście, część tam idzie, nie? Ci pastorowie, niektórzy są. Nawet prezydent Gabonu ich tak właśnie mówi, że to są ludzie interesu, że są ludzie, którzy robią jakiś biznes, robią często pieniądze, chociaż oczywiście nie można jakoś generalizować, ale są takie przypadki. Także to są, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, a także w Afryce religią taką konkurującą z chrześcijaństwem jest islam, czyli muzułmanie. Akurat w Gabonie tradycyjnie muzułmanów nie było. Natomiast teraz w związku z tym, że kraj ten przyciąga ludzi innych dobrymi warunkami materialnymi, lepszymi, dlatego przyjeżdżają tam z Nigerii, z Mali, gdzieś z bardziej północnej Afryki muzułmanie i oni tam właśnie się osiedlają, nie nawołują, nie ewangelizują tak jak my, natomiast robią to w inny sposób. Proponują na przykład, taki muzułmanin proponuje Gabonce małżeństwo, że on jej wszystko zapewni, będzie którąś jego żoną albo jedyną, ale będzie miała zapewniony byt i wszystko, tylko musi przejść na islam. Albo mężczyźnie proponują coś takiego, że będziesz miał pracę, będziesz dobrze zarabiał, będziesz się z nami trzymał, tylko też musisz przejść na islam. I niektórzy po prostu na to idą. Widać, że to nie jest ich religia, nie są do tego mocno przekonani, ale jakoś to przyjmują. Na przykład prezydent Gabonu, Omar Bongo Ondimba, który zmarł jakieś 3 lata temu, a był prezydentem panującym przez 42 lata. Na początku był związany z kościołem katolickim. Co prawda nie był ochrzczony, nie był chrześcijaninem, ale tak się traktował. Natomiast później, kiedy Gabon odkrył ropę, żeby związać się z tymi przywódcami państw typu Kaddafi, właśnie tych, które miały ropę, to przeszedł na islam. Był takim muzułmaninem, średnio zapalonym do tego. Natomiast teraz mamy nowego prezydenta, jest to jego syn Ali Bongo Ondimba i to on jest już takim bardziej zagorzałym, że tak powiem, muzułmaninem. Natomiast jest tolerancyjny, nie ma żadnych problemów do kościoła katolickiego, też bardzo, bardzo taki otwarty, ponieważ też otrzymał formację w szkołach katolickich. I to więcej jakiś tam z innych religii, no to trzeba powiedzieć, że jest ciągle ta religia tradycyjna, animistyczna, czyli polegająca na kontakcie z duchami przodków, no właśnie, jakichś różnych magiach, okultyzmach i tak dalej. A chciałabym jeszcze zapytać o takie codzienne funkcjonowanie przeciętnej rodziny. Chodzi mi już tu wśród chrześcijan. Czy zauważa brat wśród nich może system patriarchalny, czy jednak bardziej równouprawnienie już jest? I to zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jest plemię Nzebi na przykład, gdzie tam mówi się o systemie matriarchalnym, że tam kobiety bardziej dominują, rządzą, ale w większości jednak mężczyzna odgrywa taką rolę dominującą i jak jest szef domu, no to on na przykład jak je posiłek czy coś, no to zostawia to, on po sobie nie sprząta, dziewczyny. No chłopaki też właśnie są przyzwyczajeni do tego, że to kobiety, dziewczyny posługują, zajmują się takimi sprawami,
Tradycyjnie mężczyzna zawsze chodził na polowania, a kobieta zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci. I to gdzieś tam jakoś się ciągle przekłada, ciągle jeszcze to funkcjonuje. System patriarchalny, można tak powiedzieć. Mężczyzna jest człowiekiem kimś dominującym. Istnieje jeszcze poligamia, jest zgodna z prawem. Na przykład premier Gabonu ma kilka żon. Przyjechał do nas na uroczystość ostatnio 50-lecia parafii z jedną tylko żoną. I znam wiele osób, które... Znam też chrześcijan, którzy byli poligamami, mieli kilkanaście albo... Znam jednego, który miał 22 dzieci z 4 żonami, ale zdecydował się, właśnie przyjmując wiarę chrześcijańską, odesłać 3 żony, zapewniając im byt i ożenił się z jedną. Najczęściej to jest najmłodsza oczywiście, no i żyje jak też Pan Bóg przykazał i myślę, że jest szczęśliwy. No ale tych dzieci ma dużo i rzeczywiście taki ojciec, takiej rodzinie, no to jest kimś ważnym, nie? Że jak ma pieniądze, ojciec ma się zająć, zapewnić jakiś byt, utrzymanie. Nie ma czegoś takiego jak ubezpieczenia społeczne za bardzo. Gdzieś to się rozwija dopiero, dlatego też kobieta, jej formą ubezpieczenia na przyszłość, na starość, to jest właśnie płodzenie dzieci. Że kiedyś dzieci mają zapewnić jej utrzymanie, bo nie ma czegoś takiego jak emerytury. Właśnie trzeba się później matką na starość zająć. Dlatego kobieta bezpłodna, kobieta, która nie może mieć dzieci, no to jest naprawdę taka duża tragedia. Ona nie musi mieć męża, ona po prostu musi mieć dzieci, nie? I tak to wygląda mniej więcej. A jeżeli chodzi o zawieranie małżeństw, to są małżeństwa ustawiane gdzieś tam przez rodziców, czy jednak już decydującą rolę odgrywa to jej własny wybór? Raczej obecnie decyduje własny wybór. Kiedyś było tak, że rodziny ustawiały. Natomiast w ogóle z małżeństwami w Gabonie jest duży problem, nie chcą za bardzo się pobierać. Trzeba powiedzieć, że są trzy rodzaje ślubów. Jest ślub cywilny, który może być poligamiczny albo monogamiczny. Jest ślub tradycyjny, który też każdy Gabończyk musi przez to przejść. I to jest w tym ślubie tradycyjnym spotykają się dwie rodziny i negocjują. Bo to mężczyzna, tak było zawsze w ich tradycji, nie mógł tej żony otrzymać, jeśli nie przyszedł z czymś, z pustymi rękami, to by mu tej żony nie dali. On musiał coś zanieść. I kiedyś to były jakieś, nie wiem, jakaś koza, jakieś zwierzę, a dzisiaj to są pieniądze. I to są takie sumy, że dla wielu ich nie stać. Nie? Albo muszą pracować nie wiem ile czasu, żeby taką żonę sobie kupić. A więc jest ten posag, nie posag, jak to się nazywa, pieniądze, które musi przynieść i także jakieś dary materialne dla rodziny. Rodziny, która wychowywała tą córkę, inwestowała w nią i dlatego im się coś teraz należy, nie? To jest właśnie ten ślub tradycyjny i wiele osób żyje bez ślubu w związku z tym. Wiele osób nie chce się żenić, ponieważ też rodzina stawia jakieś przeszkody, a zwłaszcza jeśli chodzi o śluby w kościele. Jak ktoś chce się ożenić w kościele, najczęściej to są osoby już gdzieś tam po 60 czy coś, nie? Natomiast jak ktoś jest młody i chce w kościele zawrzeć ślub, to wszyscy na niego patrzą jak na wariata, ponieważ no co ty chłopie w kościele przed Panem Bogiem będziesz przysięgał tutaj wierność, a przecież jak wierność nie jest domeną Gabończyków, nie wiem jak tam w innych krajach w Afryce. Natomiast być wiernym jednej żonie i to jeszcze przysięgać przed Bogiem, to oni nie widzą tego sensu. Chyba że ktoś jest naprawdę wierzący, zaangażowany, to jakoś tego się podejmuje i niektórzy są wierni. To trzeba przyznać. Także no, ze ślubami jest duży problem, jest mało młodych ludzi, bardzo mało, którzy się pobierają i też ja nie znam, no może gdzieś tam jakąś jedną czy dwie pary osób, które najpierw się pobrały, później dopiero mieli dzieci, nie? Bo najczęściej jest tak, że mają gdzieś tam dzieci, często z kilkoma kobietami i później z jedną się ożeni, no. Tak to wygląda. Chciałam jeszcze wrócić do brata osoby. Czy podczas ten cały okres funkcjonowania jako zakonnik odczuł kiedyś brat takie chwile zwątpienia, że już dłużej nie dam rady, jednak nie, może ja się stąd wypisuję. Chcę wieść normalne życie przeciętnego człowieka, być mężem, ojcem.
Nie, muszę powiedzieć, że jakiegoś takiego dramatycznego kryzysu to nie miałem, tak, żebym chciał zrezygnować nagle. Natomiast są ciągle gdzieś takie myśli, nie, że naturalną potrzebą, takim naturalnym funkcjonowaniem człowieka jest to, że ma żonę, że ma dzieci, jest popęd, jest czymś naturalnym. Natomiast jakoś mnie to nie doskwierało tak, żebym miał jakieś myśli o tym, że nie wiem, odchodzę, zostawiam to, zajmę się sobą. Nie, ten gdzieś wybór, który podjąłem, swoją decyzję, gdzieś tam z pomocą Bożą utrzymuję i jestem z tego zadowolony, jestem szczęśliwy. Nie? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.